Kilka godzin czekali tłumy widzów na ciekawe międzynarodowe spotkanie mecz Polska-Rumunia. Niestety nie doczekali się. Nie dlatego, że mecz się nie odbył, ale dlatego, że był nieciekawy. Polacy noszą jasne koszulki, Rumuni ciemne. Już w pierwszej połowie gry obie drużyny miały możliwość zdobycia kilku bramek, ale wszystkie okazje zostały niewykorzystane. Nie warto było wchodzić na maszt, drodzy kibice. Początek drugiej połowy meczu zapowiadał się dla nas dobrze, zwłaszcza, że polska drużyna miała wiatr jako sprzymierzeńca. Niech was jednak nie myli piłka w rumuńskiej bramce. Jedyny gol w tym meczu został unieważniony. Dziewięćdziesięciominutowa bieganina przyniosła w rezultacie właściwą ocenę obydwu drużyn. 0-0.